na świecie 400 milionów pacjentów korzysta z leczenia homeopatycznego. Ponad 200 tysięcy lekarzy homeopatów ordynuje te leki. W wielu krajach homeopatia jest refundowana. Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Bułgaria. Szwajcarzy wprowadzili prawo do leczenia homeopatycznego do swojej konstytucji. Wydaje się, że ta metoda jest bardzo szeroko stosowana na świecie. Leki homeopatyczne są rejestrowane przez tak zwane organy kompetentne, czyli specjalne urzędy, agencje rejestracji. Wszystko jest robione pod nadzorem naukowym. Posłuchajmy, co sądzą o homeopatii ci, którzy są najbardziej zainteresowani, czyli sami pacjenci. Jestem mamą dwóch dziewczynek. Moja przygoda z homeopatią zaczęła się około 5 lat temu, gdy zaczęłam szukać alternatywnych metod leczenia dla mojej pierwszej córki, która miała różne tam drobne problemy zdrowotne. Na forach angielskojęzycznych, grupach angielskojęzycznych znalazłam masę informacji o skuteczności homeopatii, o czym ostatecznie przekonało mnie wyleczenie rwy kulszowej przez homeopatę, który poradził sobie z tym bardzo szybko, bo przez dobę ból zniknął w około 50%, później jeszcze około 2 tygodni miałam lekki ból, ale to już było bardzo mało. Nikt wcześniej nie umiał sobie z tym poradzić, bo karmiłam piersią, nie mogłam żadnych leków chemicznych przyjmować. Homeopatycznie leczymy się od tego czasu całą rodziną. Wyleczyliśmy masę różnych problemów, od zapalenia płuc, oskrzeli, angin ropnych, różnych alergii skórnych, zapalenia krtani, ataków krtaniowych w nocy, bólów uszów, bólów zębów. No, lista tutaj jest bardzo długa, szczerze mówiąc już nie pamiętam nawet. Od tego czasu też postanowiłam zbierać informacje na temat homeopatii. Tak powstała grupa homeopatyczna, Homeopatia Polska na Facebooku, gdzie gromadzimy informacje głównie w języku polskim. Na grupie jest masę członków, którzy korzystają z homeopatii, którzy są bardzo zadowoleni. Co tydzień dołącza do nas grupa nowych osób. Jedni są to osoby, które już korzystają z homeopatii i mówią nam o swoim doświadczeniu. Inni są to nowi członkowie, którzy chcą się dowiedzieć, jak ten system działa, czym są leki homeopatyczne. Dowiedzieć się nie tylko o lekach pojedynczych, ale o składankach i stosować ich samemu, nie tylko przy pomocy lekarzy. Nie myślałam, że w Polsce tak wiele osób leczy się homeopatycznie tym systemem i obecnie nie wyobrażam sobie, abyśmy ja i moja rodzina mogli funkcjonować bez tej metody leczenia, która dotychczas nam tak wiele pomogła.